Przypomnijmy. W czwartek 21 grudnia funkcjonariusze CBA przeszukali warszawskie mieszkanie posła Gawłowskiego. Czynności miały związek z podejrzeniem o przyjęcie łapówek o łącznej wartości co najmniej 200 tysięcy złotych. Jest to efekt trwającego od 2013 roku śledztwa w sprawie TZW. Afery melioracyjnej i celem działań służb było zabezpieczenie dokumentów oraz przedmiotów, które mogą stanowić dowód w postępowaniu. Stanisław Gawłowski w latach 2007-2015 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Wspomniana afera melioracyjna dotyczyła nieprawidłowości przy realizacji co najmniej 105 inwestycji o wartości kilkuset milionów złotych. Czytaj także, CBA wkroczyło do mieszkania posła. To sezon polowania na PO. Stanisław Gawłowski powiedział dziś, że od momentu przeszukania jego mieszkania minęły 2 tygodnie. To miał być prezent dla jednego człowieka, jestem o tym przekonany. Ten człowiek to Joachim Brudziński, powiedział na briefingu poseł PO. On nigdy ze mną i Platformą na Pomorzu Zachodnim nie wygrał wyborów, zawsze je przegrywał i postanowił po raz pierwszy użyć służb tylko i wyłączeniem, aby wybory na Pomorzu Zachodnim wygrać. Brutalna akcja, która sprowadza się tylko i wyłącznie do ostrego ataku, ocenił Gawłowski. Stwierdził również, że do dziś nie zna zarzutów, ale nie zamierza ukrywać się za immunitetem. Jeżeli tak Brudziński chce stanąć twardo z nim razem przed sądem i bić się, udowadniać swoją niewinność, chociaż na razie nie wiem o co się mam bić, powiedział polityk. W sprawie wypowiedział się Sławomir Neumann. Mam jedno zasadnicze pytanie, które kierujemy do Joachima Brudzińskiego. Ile razy spotykał się ze Zbigniewem Ziobro i rozmawiał w sprawie, która miała swój finał 21 grudnia, wejściem prokuratury i służb specjalnych do mieszkania Stanisława Gawłowskiego? Zapytał poseł PO. Ile razy rozmawiał z ministrem sprawiedliwości o próbie postawienia zarzutów zarządowi województwa zachodniopomorskiego złożonego z polityków PO i PSL i ile razy angażował się w postępowanie prokuratury lub służb specjalnych w tej sprawie? Dodał. Chcemy, żeby Brudziński na to pytanie odpowiedział, bo mamy poważne wątpliwości, jesteśmy wręcz przekonani, że ta inspiracja polityczna płynie z najwyższych kręgów PiS, ogłosił Neumann. Stwierdził również, że Brudziński jest numerem 2 w PiS i dostał pod choinkę pierwszy prezent. Borys Budka przypomniał, że przed sądem każdy jest w stanie wykazać swoją niewinność i oczekuje na zrzeczenie się immunitetów przez posłów partii rządzącej. Przypomnę, że nie ma równych i równiejszych, tymczasem tu, w parlamencie partyjni koledzy Jarosława Kaczyńskiego uchronili przed odpowiedzialnością przed sądem posłów Tarczyńskiego, Jakiego czy Kownackiego. Oczekujemy jeszcze dzisiaj decyzji PiS-u w tej sprawie i zrzeczenia się przez tych posłów immunitetów, za którymi się chowają, powiedział Budka. W związku z postępowaniem CBA zareagowała posłanka Małgorzata Kidawa-Błońska. Podkreśliła, że PO zwracała się do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego o informację w.s. działań służb podjętych wobec Gawłowskiego.